Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj zabieram was na fantastyczną sesję przy twierdzy Franco Castello. Jest to na południu Krety. Twierdza z XIV wieku, wenecka, która jest symbolem też Krety i jej niepodległości. A mianowicie na początku XIX wieku, w 1828 roku, rozegrała się tutaj bardzo dramatyczna walka, właściwie oblężenie przez 7 dni. Kreteńczycy walczyli o wyzwolenie z niewoli tureckiej i niestety Turcy odbili tą strefę. Rebelianci greccy po 7 dniach musieli odpuścić. To, co zostało, jest pamiątką. Te mury pamiętają właśnie te dramatyczne wydarzenia. Także zapraszam was bardzo serdecznie do tego symbolicznego miejsca, jeżeli chodzi o Kretę. Fantastyczne widoki, turkusowa woda i piękne światło. Let's go! Zrobiłem tutaj już 4 loty. Miejscówka jest bardzo senna, ale są już ludzie, którzy zaczęli pracę. Między innymi chłopaki przy renowacji zamku. Tutaj z knajpki też 3 chłopaków jest i też pan przy takim przecudnym barze, czy kafejce, czy restauracji, która ma też swoją odnogę od strony morza, po drugiej stronie drogi. Tam leciałem, też mnie przyczaił. Ale fajne są naloty zarówno pod światło, jak i ze światłem. Starałem się zrobić trochę nalotów niskich w stronę zamku, pokazać go jak najciekawiej na tle gór. Natomiast też bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o naloty ze światłem, bo jest woda krystalicznie czysta. Jeden jacht tutaj cumuje w pobliżu. I takie naloty dalsze wyglądają naprawdę magicznie. Już wyczułem mniej więcej, gdzie są linie, bo tutaj bardzo mają dużo linii. No i też blisko są obiekty, trzeba też uszanować ludzi, żeby im nie przeszkadzać. Więc na pewno te 4 przeloty już mi pozwoliły na to, żeby uzyskać najlepsze ujęcia. Zrobię jeszcze jeden przelot, może odejdę kawałek dalej, żeby mieć trochę więcej dystansu, żeby mieć inną perspektywę ze światłem. Może przejdę tak ze 300 metrów w stronę kościółka i kończymy na dzisiaj, bo to jest poranna sesja, zaraz tutaj będzie pewnie 1000 osób, więc trzeba korzystać z tego, że jest niskie światło, niskie słońce i że jest poranek o tak wczesnej porze. Jesteśmy już gdzieś około godziny 11 miejscowego czasu. Już parę osób jest na plaży, ale na pewno nie jest tak tłoczno jak Matali wczoraj. Fajna miejscówka na latanie, jest świetna. Trzeba być trochę kreatywnym, bo zarówno przeloty niskie, jak i wyższe przeloty. Trochę za łódką poleciałem w kierunku łódki właśnie. Jestem bardzo zadowolony z tego miejsca, szczególnie właśnie jak się przyjedzie wcześniej. Aczkolwiek dojazd jest ciężki bardzo, no bo te górki, tutaj to co widać za mną, trzeba było pokonać 2 górskie przełęcze, a my mieszkamy w kierunku wschodnim,
jakieś może 10 km stąd, może nawet bliżej. Więc nie mieszkamy daleko, aczkolwiek trzeba pokonać dwie góry właśnie, żeby do nas dotrzeć. Super latanie i super fajne miejsce. To, co jest fantastyczne w tym castello, zresztą widać tutaj z góry, to, że jest płcizna, piaseczek, taka piękna laguna, jednocześnie są już rafy koralowe, tworzą się na skałach i ryb jest sporo. Do pływania, też tak, żeby sobie popływać, rewelacja, nie ma tutaj takich fal i jest też bardzo delikatne to wybrzeże, bo w wielu miejscach wybrzeże jest takie mocne, fale są spore i kamienie też są niezbyt przyjemne dla stóp. Tutaj jest rewelacyjnie, zresztą widać. Podsumowując, ten wyjazd na Kretę, on był bardzo krótki w sumie, bo byliśmy tutaj może z 5 dni, ale jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że po pierwsze zdecydowaliśmy się na południową część wyspy, bo ona jest inna, jest dużo gór i pod kątem plaż one są naprawdę prześliczne, bo dużo jest plaż takich, które stanowią zakończenie wąwozu. Jest dużo też takich plaż, no, specyficznych, tak jak ta Preveli, czyli Las Palmas, palmowy las. Ale też jest, no, to wybrzeże bardzo ciekawe. Oczywiście jeździ się tutaj trochę trudniej niż na północy. Też trudniej pokonuje się te odległości, ale wystarczy. Do latania idealna miejscówka. Nie ma zakazów. Są oczywiście strefy militarne. Ja znalazłem mapę ze strefami. Są takie miejsca, gdzie nie można latać, ale w wielu miejscówkach można spokojnie sobie polatać, tylko trzeba po prostu wcześniej przyjechać. Bo to nawet nie chodzi o przepisy tutaj, tylko chodzi o to, żeby nie było tyle ludzi. To jest masakra. Teraz już tak w południe, to jest absolutny dramat. Tutaj lotów zrobiłem naprawdę dużo i też fajne warianty ćwiczyłem. Bo po 4 latach już wiedziałem mniej więcej, co jest grane, nawet po 2. Ale z każdym starałem się nowe elementy wprowadzić. Tutaj przy 5 locie odszedłem jakieś 200-300 metrów dalej od zamku, bo chciałem mieć cały taki nalot od kapliczki. Tam jest taki malusieńki cmentarzyk. A nad wybrzeżem to zrobić. Super, od strony boiska. I to był kawałek drogi. Już mi tu brakowało nieco zasięgu, ale wiedziałem, że się za moment podniosę i że będzie ok. I było naprawdę super. Tak, jeszcze ten biały budyneczek i takie najazdy jak w Meksyku. Rewelacyjnie. Starałem się też latać tutaj nisko akurat, żeby pokazać dokładniej lazur tej wody i niziutko taki kontakt najniżej jak się dało. Zarówno nad wodą, jak i nad tymi skałami, mijałem też budyneczek. Super to wyszło, jestem bardzo zadowolony. Też niskie słońce w ogóle na Krecie to jest o tej porze roku, to jest w ogóle ewenement. A tutaj mamy niskie słońce i naprawdę fajnie to wygląda. Teraz mijam jeszcze kolejny obiekt, taką małą basztę i dopiero zamek. Przy zamku oczywiście były linie, trzeba było na to uważać.
ale już po pierwszych dwóch lotach mniej więcej wiedziałem, jak te linie przebiegają i spoko. No, są renowacje prowadzone i widać, że ten zamek będzie, no myślę, udostępniony do zwiedzenia niedługo. Ale fajnie, tutaj od zamku jeszcze odbiłem w stronę jachtu. Rewelacja, co prawda trochę spękałem, bo mi zasięg rwało w goglach, ale było ok. Jestem ogólnie bardzo zadowolony z tych lotów. Wygląda to mega kozacko. I w naszych warunkach polskich ciężko jest takie loty w ogóle osiągnąć, żeby mieć tak zróżnicowaną, zupełnie inną przyrodę, inne okoliczności, morze, wybrzeże i do tego góry. Rzadko się to zdarza. Rewelacja. Tutaj drugie podejście też fajnie. Jestem bardzo zadowolony z tych ujęć. Jedne z lepszych, jakie robiłem. W ogóle te na Krecie wszystkie loty. A zrobiłem ich około 20 już w tej chwili. Naprawdę rewelacyjne. I wygląda to przecudnie. Teraz jeszcze wzniosę nad zamkiem. Tak. Warto było wcześniej wstać i zrobić te ujęcia tak wczesnej porze. Rewelacje. Linie oczywiście dokuczają tutaj w Grecji. Trzeba uważać, bo jest ich pełno i faktycznie to może być taki element, który mocno ogranicza. A tak poza tym jest spokojnie.